Paweł Chmielewski, PCH24TV. Szczęść Boże. Witam szanowni państwo w programie Jaka jest prawda, a dzisiaj moim gościem pan dr Jakub Majewski, publicysta, komentator. Kłaniam się, szczęść Boże. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Porozmawiamy dzisiaj o Ukrainie i perspektywach na wejście do Unii Europejskiej. Te perspektywy, jak się wydaje, wielkie nie są i niestety bardzo wiele państw unijnych Ukrainę zdaje się trochę łudzić takimi perspektywami. No, czy niestety, czy stety, o tym właśnie będziemy rozmawiać. Mamy dzisiaj świeże informacje o tym, że Komisja Europejska ma zarekomendować przyznanie Ukrainie statusu kandydata do Unii Europejskiej, ale od tej rekomendacji do prawdziwego członkostwa jeszcze naprawdę długa droga, jeżeli nie lata, nawet może i dziesięciolecia, a może po prostu nigdy. O tym będziemy rozmawiać dzisiaj z naszym gościem. Ja na początku zachęcam państwa do tego, żeby wspierać nasz kanał. Można to robić oglądając filmy Miłosierdzie o łasce i potępieniu, który jest dostępny na naszym playerze. Mogą państwo wesprzeć portal PCH24 i uzyskać dostęp do tego filmu, który opowiada, jak sama nazwa wskazuje, o miłosierdziu Boga i też o jego sprawiedliwości, o czym często się dzisiaj zapomina. A do naszego tematu przechodząc, panie doktorze, jak pan w ogóle ocenia realność tej perspektywy wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej? Bo z tego, co piszą rozmaite media europejskie, mówię już ogólnie europejskie z wielu krajów, to Unia Europejska jest podzielona mniej więcej pół na pół, gdy idzie o zdanie państw unijnych co do przyszłości Ukrainy, z tym, że nie chce Ukrainy w Unii Europejskiej, ten twardy rdzeń unijny, czyli Niemcy, Francuzi, Holendrzy, Belgowie. Jest w ogóle szansa na to, żeby to się zmieniło? Myślę, że szansa jest, ale to bardzo zależy od tego, jak się skończy ta wojna, której wyniki wciąż pozostają niepewne i w dalszym ciągu raczej mimo wszystko wskazuje na przewagę rosyjską, bo to jednak, dla przypomnienia, to jednak Rosjanie stacjonują głęboko na Ukrainie i to jednak Rosjanie się posuwają stopniowo do przodu, a Ukraińcy jednak mówią, że wciąż mają za mało sprzętu, żeby być w stanie Rosjan odepchnąć. Są różne pogłoski o tym, że ten front jest trochę niepewny. Nie wiemy, oczywiście pogłoski są pogłoskami, no ale w każdym razie chodzi o to, że wynik tej wojny jest bardzo niepewny, więc póki ten wynik tej wojny jest niepewny, to większość polityków europejskich wychodzi z założenia, że nie ma szczególnego sensu właściwie jakoś tak głęboko podejmować tego tematu, no bo po prostu, no jeżeli Ukraina by, jeżeli teraz nastąpiłby jakiś zwrot akcji, Ukraina by nie tylko przegrała wojnę, utraciła terytorium, ale wręcz musiała wymienić rząd na bardziej prorosyjski, no to wtedy co z takim fantem zrobić, prawda? Także w tej chwili będzie, może rzeczywiście się pojawić rekomendacja, żeby Unia Europejska przyjęła Ukrainę jako kandydata, ale to też jeszcze niewiele znaczy, bo po pierwsze od rekomendacji do rzeczywiście nadania takiego statusu to jeszcze kawałek drogi został, a po drugie no, od 60 lat bodajże kandydatem na członka Unii Europejskiej jest Turcja. I niemalże od początku mówiono, że no tak, no zrobiliśmy ich kandydatem, ale właściwie nie zamierzamy ich nigdy przyjmować. Więc status kandydata tutaj prawdopodobnie zostanie rzeczywiście nadany, bo po prostu będzie to nie nadanie im w tej chwili tego statusu, by umożliwiło Ukraińcom dorobienia różnych brzydkich zarzutów. Już w ostatnich dniach słyszeliśmy takie stwierdzenia ze strony ukraińskiej, że jeżeli ten status nie zostanie przyznany, no to będzie zdrada Ukrainy. No więc pewnie, żeby tutaj uniknąć takich dyplomatycznych sesji, ta rekomendacja się pojawi. Pewnie się potem pojawi status państwa kandydującego do Unii Europejskiej, ale co z tego dalej wyniknie, to będzie zależało przede wszystkim od wyniku wojny. A tutaj bym zaznaczył, że również postawa tego twardego rdzenia, który jest w tej chwili przeciw temu, może się mocno zmienić. Jeżeli przypadkiem by się okazało, że Ukraina z tej wojny wychodzi zwycięsko. W takim razie, panie doktorze, rozważmy, komu na rękę byłaby Ukraina? Załóżmy, że ta wojna rzeczywiście się za czas jakiś skończy z pewnymi pewnie stratami terytorialnymi, no ale nie ma sensu innego scenariusza rozważać, bo jak rozumiem, jeżeli wojna będzie trwać, to Ukraina absolutnie nigdy do Unii Europejskiej nie wejdzie, rzecz oczywista. Więc komu na rękę byłoby wejście Ukrainy do Unii Europejskiej, a komu by przeszkadzało? Jest wiele takich komentarzy w sieci, choćby dzisiaj pojawił się na Rzeczpospolitej, że wejście Ukrainy do Unii Europejskiej
mogłoby rozbić plany niemiecko-francuskiej dominacji w Unii Europejskiej, dominacji, która miałaby być jeszcze powiązana ze współpracą z Rosją, a wejście Ukrainy do Unii Europejskiej stworzyłoby taką nową siłę tego sojuszu polsko-ukraińsko-amerykańskiego i przekreślałoby właśnie niemiecko-francuskie plany, więc w tym sensie wydawałoby się, no pewne strategiczne konieczności przemawiają za nieprzyjęciem Ukrainy do Unii Europejskiej. Jest inaczej? Tu są dwie możliwości bardzo wyraźne. Jedna jest rzeczywiście taka, że Polska podejmuje głęboką współpracę z Ukrainą i tutaj naprawdę musielibyśmy mówić o rzeczywiście takich już formalnych jakichś powiązaniach, czymś, co nie da się po prostu łatwo zerwać. Tutaj nie szedłbym tak daleko może jak pan Marek Budzisz w ubiegłym tygodniu, rzucając propozycję Federacji Polsko-Ukraińskiej. To z całą pewnością, zwłaszcza w tej chwili, póki trwa wojna, w którą nie chcemy wchodzić, to byłoby w ogóle niemoralne, prawda? No bo powiedzieć komuś, że chcemy zawiązać federację z wami, ale poczekamy, aż się obronicie, a tymczasem nie będziemy was bronić, no to już jest takie... No, używając analogii, ktoś widzi kobietę atakowaną na ulicy i stwierdza, ona jest piękna, podoba mi się, jeśli ona przeżyje ten atak, to ją poślubię. Prawda? To coś w tym głęboko jest nie tak z taką postawą. Niemniej jednak, to też trochę przyznam, że byłem zszokowany tym, jak bardzo ostro reakcja nastąpiła na tą propozycję właśnie, że nazywano to obłędem, szaleństwem, wieloma innymi słowami, podczas kiedy właśnie musimy zwrócić uwagę na to zagrożenie, które się tutaj przed nami rysuje w przypadku, gdyby Ukraina rzeczywiście w perspektywie przyszłej wstąpiła do Unii Europejskiej. Jeżeli Ukraina nie wstąpi jako sojusznik Polski, jakiś mocno związany z Polską sojusznik, to wstąpi do Unii Europejskiej jako sojusznik niemiecki. Tertium mandator. Tutaj nie ma trzeciej możliwości po prostu. Bo Ukraina tak czy inaczej będzie potrzebowała wsparcia, będzie potrzebowała sojuszników wewnątrz tej Unii, żeby do niej wejść. I jeżeli Polska tutaj nie będzie mocno działać właśnie w tym kierunku, jeżeli Polska nie będzie dążyła do tego, żeby razem z Ukrainą budować tą rzeczywiście wspólną siłę, to ten nowy rdzeń Unii Europejskiej, który miałby balansować z tym starym rdzeniem, jeżeli to nie nastąpi, a widzimy, że wiele jest głosów w Polsce, które mówią, że nie powinniśmy w ogóle iść w tym kierunku, nie powinniśmy o tym rozmawiać, no to wtedy to nie nastąpi. I jeżeli to nie nastąpi, to wtedy Ukraina zrobi to, co zawsze robiła wcześniej. Czyli zwróci się ku Niemcom, prawda? Ukraińcy nie jeden raz w przeszłości rozmawiali z Niemcami, nie jeden raz w przeszłości byli wspierani przez Niemców. Do początku tej wojny właściwie to przecież wiemy, że Ukraina w jakiś sposób balansowała relacje swoje między Niemcami a Polską i często właśnie swoich dobrych relacji z Niemcami wykorzystywała jako pewnego rodzaju straszak czy kij właśnie na Polskę. Więc tutaj, jeżeli by dopuścić do tego, żeby to powróciło do takich torów, a Niemcy oczywiście będą chcieli na swój sposób wspierać Ukrainę, tak jak chcieli wspierać Polskę, czyli przede wszystkim doprowadzić do tego, żeby w tym kraju niemiecka gospodarka również mogła dominować. No ale to jeżeli Ukraina nie będzie miała pomocy z innych stron, no to będzie postrzegała to na takiej zasadzie właśnie jak Polska w latach 90. postrzegała Niemcy, czyli no dobrze, no wykupują nasze fabryki, często zamykają te fabryki, często niszczą wiele, ale jednak to jest kapitał, to jest jednak przypływ kapitału, który pozwala pobudzić gospodarkę, pozwala zrobić wiele rzeczy, na Ukrainie jeszcze pozwala odbudować drogi, pozwala odbudować koleje, pozwala wszystko budować, więc tutaj musimy brać pod uwagę, że to, kim Ukraina będzie, jeżeli wstąpi do Unii Europejskiej, jeżeli oczywiście, to zależy bardzo mocno od tego, co my w międzyczasie zrobimy. Mamy nie wiadomo ile czasu na to, żeby się przygotować, ale jeżeli Polska nie będzie nic z tym robić, to musimy się liczyć z tym, że wstąpienie Ukrainy do Unii Europejskiej mogłoby oznaczać, że Polska zostanie otoczona przez Niemcy. Po prostu, że Niemcy nie będą musiały się już tak bardzo liczyć z polskim zdaniem. Nawet teraz wiadomo, że nie muszą się szczególnie liczyć, ale jeżeli na wschód od Polski byłoby ludne państwo, no właściwie nieco większa populacja od Polski, chociaż w tej chwili to nie wiadomo, jak to ostatecznie się ukształtuje,
Ale byłoby to państwo, które na swój sposób byłoby w stanie równoważyć wpływy Polski. Jeżeli to państwo by było różnymi metodami finansowych, gospodarczych powiązań trzymane po stronie niemieckiej w tych różnych wewnątrzunijnych sporach, to dla Polski to by naprawdę już oznaczało prawie zupełną izolację. Wtedy nam pozostają Węgry, z którymi ostatnio się też troszeczkę osłabiły te relacje, chociaż tutaj to akurat uważam, że nic nie grozi i że to jednak te takie stałe linie podziału wewnątrzunijne sprawią, że z Węgrami tak czy inaczej będziemy współpracować. Natomiast z Ukrainą to nie jest pewne i na tym polscy politycy powinni się głęboko zastanawiać, co zrobić, żeby uniknąć tego scenariusza, o którym wydaje mi się, że chyba póki co nikt w ogóle nie mówi, bo wszyscy mówią o tym, jakie to będą dla Polski korzyści, jak Ukraina wstąpi do Unii Europejskiej, jaki to będzie dla nas sojusznik, a to nie jest absolutnie gwarantowane. Cała ta rozmowa o Ukrainie w Unii Europejskiej zakłada, tak jak mówił pan doktor na samym początku, że Ukraina tę wojnę, no nawet jeżeli nie wygra, to w każdym razie dojdzie do jakiegoś tam porozumienia z Rosją, ale pytanie, czy rzeczywiście taka jest perspektywa, to znaczy, czy możemy zakładać, że w ciągu najbliższych kilkunastu lat Ukraina w ogóle przetrwa jako państwo, to chyba jest dzisiaj pod wielkim znakiem zapytania i w związku z tym pytanie, na ile jest sens z perspektywy Unii Europejskiej angażować się w jakieś działania na rzecz Ukrainy, skoro, chyba że ma pan doktor inne zdanie, skoro ta państwowość Ukrainy jest właśnie cały czas pod znakiem zapytania. Niewątpliwie ta państwowość jest pod znakiem zapytania w dalszym ciągu. Pamiętajmy, że Ukraina była określona jako jedno z najbardziej skorumpowanych państw, przynajmniej w Europie, jeśli nie na świecie, przed tą wojną. Teraz o tej korupcji nie mówimy, no bo trwa wojna, prawda, i to tak trochę nie wypada po prostu, ale to nie znaczy, że ta korupcja ustała z dnia na dzień, prawda, to nie jest tak, że urzędnicy w różnych ministerstwach czy w różnych tam powiatach i tak dalej nagle z dnia na dzień się stali wszyscy uczciwi i wszystko się zakończyło, prawda. Ukraina, tam oczywiście Ukraina od dawien dawna była przykładem właśnie tych państw podzielonych cywilizacyjnie, prawda, że mamy zachodnią część, która była bardziej już europejska z racji na to, że w międzywojniu jeszcze była częścią Polski i mamy tą wschodnią część, która od czasów rozbioru właściwie, a w niektórych częściach to nawet dużo dłużej, była częścią Rosji. W związku z tym właśnie tam panowała bardziej już ta kultura rosyjska, a w ostatnie 70 lat przed 90 rokiem tam było po prostu budowanie homo sovieticus, prawda? Więc nie mówię, że Ukraińcy są Rosjanami kulturowo, oni absolutnie nie uważają się za Rosjan i to myślę, że to jest już nieodwracalne w tej chwili, ku wielkiemu smutkowi samych Rosjan. Natomiast jeśli chodzi o wzorce tego, jak państwo powinno działać i tak dalej, to tam niestety bardzo wiele odziedziczono właśnie z Rosji. I Ukraina w ostatnich latach, trzeba docenić, że oni dużo zrobili, żeby pójść w innym kierunku, żeby sięgnąć jednak po wzorce zachodnie, żeby jakieś reformy wykonywać, ale to są reformy dokonywane na żywym materiale, prawda, na żywej tkance, na ludziach, którzy jednak byli wychowani w tamtym systemie. Tutaj klasycznym przykładem zarówno sukcesu, jak i pewnej swoistej porażki jest policja na Ukrainie. Nie zwróciłem uwagi, czy wciąż tak pozostaje, ale przez długie kilka lat na Ukrainie funkcjonowały dwie siły policyjne odrębne, ponieważ w pewnym momencie padła decyzja, że trzeba zreformować policję, tą dawną milicję trzeba zreformować i uznano, że z tą milicją dawną nie da się nic zrobić po prostu, że to się do żadnej reformy nie nadaje, w związku z tym zaczęto budować od nowa odrębną siłę policyjną. I to pokazuje właśnie, z czym trzeba by się liczyć, jeśli by chodziło o przebudowę Ukrainy, że w wielu przypadkach by chodziło o to, żeby budować od nowa, tak jak wojsko ukraińskie zostało właściwie zbudowane od nowa po 2014 roku, bo tam naprawdę był moment, kiedy właśnie Rosjanie przejmowali Krym, kiedy trwały te walki na Donbasie, że okazało się, że właściwie przeważająca większość wojska ukraińskiego albo stoi po stronie Rosjan, albo po prostu nie jest gotowa podejmować żadnych działań, bo czy to mają braki, czy po prostu nie chcą walczyć, nie chcą ryzykować życiem. No, była to kompletna katastrofa. Od tego wszystkiego to się zaczęło. To prawdopodobnie też sprawiło, że Rosjanie byli przekonani, że, no, że wyjdzie im gładziej ta inwazja teraz niż wyszła. No ale wojsko się zreformowało ogromnym wysiłkiem, prawda? To był ogromny koszt i wysiłek.
A teraz trzeba by jeszcze spojrzeć na całą resztę państwa, prawda? Na te różne ministerstwa, na edukację, na służbę zdrowia, na wszystkie takie podstawowe elementy państwa, które trzeba by zreformować. I to rzeczywiście będzie ogromny wysiłek i to będą długie lata, tak? To będzie musiało być tak, że właśnie, że Ukraińcy będą jeździć tak jak Polacy. Polaków wyciągano na zachód, żeby się kształcili gdzieś tam na zachodnich uczelniach, żeby robili staże w zachodnich instytucjach, żeby potem wracali do Polski i tą wiedzę przekazywali. Tam różne fundusze norweskie czy inne takie europejskie właśnie nad tym działały, budowały to, co nas do dzisiaj niepokoi, prawda? Budowały to otwarte społeczeństwo w Polsce, bo wiemy, że za tym słowem nie kojarzy się tylko jakaś większa wydajność, ale też no, cały szereg bardzo negatywnych zjawisk kulturowych. I tutaj na Ukrainie jest, oczywiście będzie potrzeba podjąć taki wysiłek i oczywiście Norwegowie też bardzo chętnie będą ten wysiłek podejmować, żeby budować otwarte społeczeństwo, tak jak różni inni dobroczyńcy tego świata będą podejmować ten wysiłek, żeby budować nowe, lepsze społeczeństwo na Ukrainie. I oczywiście po części to będzie rzeczywiście modernizacja, a po części to będzie właśnie promowanie tych wszystkich rzeczy, które no my tutaj na tym kanale nie musimy sobie przypominać, jak wiele negatywnych rzeczy kulturowych przychodzi z zachodu pod płaszczykiem właśnie modernizacji. No i tu pozostaje tylko pytanie właśnie, czy Polska jest w stanie w jakikolwiek sposób wspomóc Ukrainę, żeby chociaż częściowo przejąć ten wysiłek, żeby chociaż częściowo modernizować Ukrainę w taki sposób, jaki bardziej byłby dla nas przyjazny niż w taki sposób czysto prozachodni. Ale tak podkreślam, że to jest naprawdę ogromny wysiłek i państwo ukraińskie w tej chwili jest państwem mocno nadwyrężonym, nawet było takie jeszcze przed inwazją. Ta inwazja oczywiście to wszystko jeszcze wzmożyła. Zakładając, że udałoby się chociaż trochę cofnąć linię kontroli wojsk rosyjskich, to też pamiętajmy, że potem przyjdzie, że im dalej się odepchnie Rosjan, tym więcej będzie też tych terytoriów totalnie zdewastowanych, które trzeba będzie odbudowywać, a i bez tego przecież jest ogromna ilość zniszczeń infrastruktury na Ukrainie i te zniszczenia oczywiście będą dalej postępować, bo Rosjanie będą dalej, dopóki nie nastąpi rozejm, to Rosjanie będą dalej prowadzić uderzenia w głąb Ukrainy, a na rozejm się nie zapowiada, wydaje mi się, przed listopadem byłoby bardzo przedwcześnie oczekiwać rozejmu, a w listopadzie, mówię o listopadzie, ponieważ to są wybory w Stanach, a po listopadzie może się okazać, że Rosjanie stwierdzą, że no to właściwie nie ma sensu robić rozejmu, bo możemy liczyć na to, że wsparcie amerykańskie dla Ukrainy będzie się zmniejszać. Europa już teraz zaczyna mówić, że właściwie no już chyba nie mamy za bardzo co tam dawać na Ukrainie, a poza tym nie chcemy, żeby oni się robili zbyt mocni, żeby mogli działać ofensywnie, więc tutaj też musimy brać pod uwagę, że ta perspektywa wojenna, ona niekoniecznie zamyka się w tym roku, a jeżeli nie zamknie się w tym roku, to kto powiedział, że się zamknie w następnym roku? Nie jeden raz w historii Europy mieliśmy wojny, które trwały dobre kilka lat. To wszystko zależy od tego, czy uczestnicy tej wojny są gotowi powiedzieć dosyć, straciliśmy wystarczająco, nie chcemy tracić więcej, nawet za cenę poświęcenia terytorium, czy nawet za cenę poświęcenia prestiżu, czy czegokolwiek. Czy tak tutaj będzie, to tego nie wiemy. W takim razie na koniec, panie doktorze, skąd się bierze, skoro tyle jest niepewności związanych z Ukrainą w Unii Europejskiej, już abstrahując od kwestii wojennych, ale nawet z samym sposobem integrowania Ukrainy do Unii Europejskiej, czy także z tym zagrożeniem nadmiernych wpływów niemieckich na Ukrainie, dlaczego tak wiele państw i skandynawskich, i państw regionu Europy Środkowo-Wschodniej, mówię o Polsce i innych takich krajach jak Rumunia i Bułgaria, dlaczego wszystkie te kraje bardzo silnie dzisiaj naciskają na rzecz przyjęcia Ukrainy do Unii Europejskiej? Czy ten nacisk wynika z tego, że spodziewają się, że i tak nic z tego nie będzie i chcą tutaj dać tylko pewien sygnał polityczny i zaprezentować się jako przyjaciele Ukrainy, czy naprawdę mają nadzieję na to, że po ewentualnym wejściu Ukrainy do Unii Europejskiej coś się na ich korzyść zmieni, jakoś zostaną zrównoważone te niemieckie wpływy? Jak to w pańskiej ocenie wygląda? Wydaje mi się, że jest to jak najbardziej szczere, że to nie jest taka gra pozorów, że to nie ma szans, więc możemy za tym spokojnie skandować. Nie, wydaje mi się, że tutaj rzeczywiście wszyscy widzą w tym wyraźną korzyść
I tak jak spojrzymy na to z perspektywy takiej szerszej geopolitycznej, to oczywiście ta korzyść dla wschodniej Europy jest ogromna, prawda? Jeżeli Ukraina stałaby się wschodnią rubieżą Unii Europejskiej, jest duża szansa wtedy, że w perspektywie, że umożliwiłoby to również, to teraz jest science fiction to, co mówię, ale w przypadku, gdyby ta wojna nie skończyła się z miażdżącym rosyjskim zwycięstwem, to jest możliwe, że Białoruś by również próbowała wyrwać się spod wpływów rosyjskich i perspektywa tego, że Ukraina otrzymała status kandydata, byłby tym mocniejszym bodźcem właśnie dla środowisk opozycyjnych na Białorusi. A to z kolei, gdyby Białoruś oderwała się rzeczywiście od Rosji, no to wtedy Polska na przykład ma tylko granicę z Rosją w Kaliningradzie, prawda? I ten Kaliningrad też może by się dało jakoś zneutralizować w tym momencie. W tej chwili jest mocno odcięty od reszty Rosji, więc kto wie, jak tam będzie się sytuacja rozwijać. No oczywiście co do Kaliningradu, to myślę, że to są raczej płonne nadzieje, ale nie oznacza to, że ktoś tych nadziei może nie mieć, prawda? Bo to, że coś jest płonne, to jeszcze nie zmienia faktu, że można o tym marzyć i niektórzy myślę o tym marzą i patrzą na to, że może jednak coś by się zdarzyło, ale nawet gdyby Kaliningrad pozostał tam, gdzie jest, to jednak przesunięcie granicy wschodniej daleko właśnie na wschód, odsunięcie zagrożenia rosyjskiego, no jest grą wartą świeczki, prawda? Z perspektywy polskiej to jest jak najbardziej wartościowe. Prawdę mówiąc, moje obawy, jeśli chodzi o to, są raczej takie właśnie, że gdyby się okazało, że na wschodzie do Unii Europejskiej dołącza Ukraina, kto wie, może nawet, znaczy przynajmniej jako kandydat, prawda? I kto wie, czy w przyszłości też nie Białoruś, to wtedy obawiałbym się, że Polska, tak jak Niemcy 30 lat temu, dojdzie do wniosku, że w takim razie to nie musimy wydawać pieniędzy na wojsko, że nie potrzebujemy silnej armii, ponieważ są na wschód od nas państwa, które w razie czego ten ciężar wojny z Rosją przyjmą na siebie i to by oznaczało, że Polska potencjalnie mogłaby ulec przez czyste lenistwo, mogłaby ulec pokusie właśnie osłabienia się wewnątrz Unii, po prostu takiego spoczęcia na laurach, prawda? A to sugeruje pan doktor, że w czyimś umyśle polskich decydentów mogłoby takie przekonanie zaistnieć, że fakt przyjęcia Ukrainy do Unii Europejskiej jest jakimś gwarantem militarnego wzmocnienia Unii Europejskiej i no w ogóle, jak co ma Unia do wojskowości, można zapytać. Unia ma dużo do wojskowości wbrew pozorom, bo mówimy sobie, że oczywiście, że NATO to jest zbrojne ramię tak naprawdę Stanów Zjednoczonych i Unii jednocześnie i że to tak naprawdę NATO decyduje o naszych gwarancjach wojskowych, to nie jest do końca prawda. Bo jednak umówmy się, gdyby jakieś państwo Unii Europejskiej zostało napadnięte przez państwo będące poza Unią Europejską, to by musiało się spotkać z reakcją resztą Unii Europejskiej. To jest nieuniknione i to nie ma znaczenia, czy to państwo byłoby członkiem NATO, czy nie. Dlatego też właśnie dyskusja o członkostwie Szwecji czy Finlandii w NATO jest moim zdaniem troszeczkę jednak jałową dyskusją, bo jakkolwiek byłby to symbolicznie mocny gest, to jednakowoż te państwa de facto już są w NATO, tylko po prostu zresztą sam nie są formalni. Sam Jens Stoltenberg, wejdę panu doktorowi w słowo, zadeklarował, że nawet jeżeli Szwecja dzisiaj zostałaby zaatakowana przez Rosję, no to NATO jej pomoże. No oczywiście, że tak. No, reszta Unii Europejskiej musiałaby pomóc, a to poza Unią Europejską niewielu jest tych członków NATO, prawda? Jest Turcja i Stany Zjednoczone i tutaj też prawdopodobnie by nastąpiła ta pomoc, więc no, może ze strony Turcji to nie, prawda? Ale Turcja to już jest zupełnie inny temat. Także tutaj tak, myślę, że byłoby to postrzegane w ten sposób, a zauważmy, jeżeli mówimy o scenariuszu, gdzie Ukraina wchodzi do Unii Europejskiej, to tak jak pan powiedział, mówimy o scenariuszu, gdzie Ukraina nie przegrała totalnie tej wojny, bo tylko w takich okolicznościach może wejść do Unii Europejskiej. Jeżeli Ukraina wyszła z tej wojny obronną ręką, jeżeli osiągnęła taki poziom zwycięstw na froncie, że dobrze, nawet jeśli utraciła wschód, chociaż to też nie jest gwarantowane, to jednak Rosjanie doszli do wniosku, że nie są w stanie pójść dalej, no to by znaczyło, że siła militarna Ukrainy jest znacząco większa od siły militarnej Polski. Nie muszę chyba przypominać tutaj, jak wyglądały wyniki gier wojennych, które Polacy u siebie prowadzili, analizując właśnie scenariusz inwazji rosyjskiej.
i jak to tylko w jednej z tych gier wojennych i tylko przy złamaniu pewnych przepisów dotyczących reguł prowadzenia tej wojny udało się zatrzymać Rosjan, bo w innych okolicznościach Rosjanie wchodzili i pokonywali nas. Więc a od tego czasu, zauważmy, nasza armia się nie wzmocniła, wprost przeciwnie. No bo ja tutaj nie chcę wchodzić w dyskusję tego, czy słusznie, czy niesłusznie wysyłamy czołgi na Ukrainę, czy niesłusznie wysyłamy inne rzeczy. No, mówi się o tym, że być może nasze samoloty, pomimo tego, że taka cisza zapada, to być może właśnie pod pozorem tej ciszy one już się tam znalazły. Tego nie wiemy, nikt nam tego do końca nie mówi. Jedynie któryś z naszych generałów, bodajże generał Skrzypczak, ale może się mylę, powiedział coś takiego, że mu się wydaje, że te samoloty już tam są, no to chyba może coś wiedzieć. No więc nasze wojsko w tej chwili jest słabsze niż było obiektywnie, no bo wysyłaliśmy część sprzętu, wysyłaliśmy tam część sprzętu, która jest normalnie przypisana do jednostek. Te jednostki w tej chwili tego sprzętu mają mniej. Sprzętu zamiennego nie otrzymaliśmy. Zamówienia, które złożyliśmy i które składamy, no to jest obiecujące, zwłaszcza ten kierunek koreański jest bardzo obiecujący, ale to jest jednak przyszłość, ponieważ no, czołgi czy samoloty bojowe to jest wszystko sprzęt, który ma to do siebie, że nie jest produkowany masowo, prawda? To nie jest tak jak z samochodem, że chcę kupić nowy samochód, to pójdę do sklepu i jest jakaś gwarancja, że ten samochód tam jest. Nie, z czołgami czy z myśliwcami bojowymi, no to musimy parę lat poczekać, aż ktoś to zamówienie zrealizuje i musimy wstawać w kolejce innych zamówień, prawda? To też już w międzywojni Polska spotkała się z tym problemem, notabene niezbyt mądrze to wtedy rozegrała, bo wysyłała sprzęt do Rumunii zamiast go po prostu w sytuacji awaryjnej zawłaszczyć. No, to już a to już abstrahując, panie doktorze, od tych analogii historycznych i wracając na moment już zupełnie na koniec do Ukrainy, rozumiem, że w pańskiej ocenie takie wejście Ukrainy do struktur unijnych byłoby jednak jakimś no, potencjalnym wzmocnieniem bezpieczeństwa ukraińskiego wobec Rosjan. No myślę, że byłoby takim wzmocnieniem, chociaż jednocześnie, jeżeli Ukraina by wchodziła do Unii Europejskiej, utraciwszy część swojego terytorium, no to też wstąpienie do Unii Europejskiej oznaczałoby de facto definitywną rezygnację z tego terytorium. I tutaj też się pojawia to pytanie, którego nikt jak dotychczas nie zadał. A czy Ukraina rzeczywiście będzie chciała wstąpić do Unii Europejskiej? Owszem, mogą chcieć być kandydatem. Owszem, mogą chcieć wykonywać różne reformy, które by miały potencjalnie prowadzić do członkostwa w Unii Europejskiej, ale jeżeli by przyszedł ten moment, że Ukraińcy muszą wybierać, czy wstępujemy do Unii i żegnamy się z utraconym na korzyść Rosji wschodem i Krymem, czy nie wstępujemy do Unii i liczymy na to, że uda nam się w końcu zmienić równowagę sił i odzyskać te terytoria, czy Ukraina rzeczywiście by się zdecydowała na rzecz Unii? Jeżeli byłoby to referendum, w drodze referendum, to prawdopodobnie tak, bo ludzie zwykle stwierdzają, że no dobra, ci tam na wschodzie, no trudno, tak jest, ale ja nie chcę za nich koniecznie umierać, więc niech już tak będzie, a ja przynajmniej będę mógł jechać do Niemiec pracować, prawda? Więc referendum być może to by przeszło, ale być może elity ukraińskie nie byłyby gotowe na tą rozmowę, więc wcale nie jest to wszystko powiedziane, że Ukraina w tej chwili dąży do wszystkiego, co wzmacnia jej pozycję, tak daje jej więcej kart przetargowych również w rozmowach z Rosją, ale też w ogóle po prostu wzmacnia jej pozycję, to nie znaczy, że z każdej z tych możliwości Ukraina potem będzie chciała korzystać. Ukraina może wcale nie odczuwać potem potrzeby wstępowania do Unii, albo może powiedzieć wstąpimy do Unii, wstąpimy do NATO, to jest nasz cel, po tym jak odzyskamy nasze terytoria. Perspektywa więc jest, jak rozumiem, naprawdę trudna i to nie tylko ze względu, tak jak zaczynaliśmy tę rozmowę, na postawę różnych państw Unii Europejskiej, ale również i samej Ukrainy. To rzeczywiście dobre pytanie, czy Ukraina bez Krymu chciałaby wejść do Unii, a może Krym miałby status wiecznego kandydata? Oczywiście mówiąc pół żartem, bardzo dziękuję panie doktorze za tę rozmowę. Państwu bardzo dziękuję za uwagę. Raz jeszcze zachęcam do tego, żeby wspierać nasz kanał. To można robić wspierając nas poprzez oglądanie filmu na naszym playerze Miłosierdzie o łasce i potępieniu. Mogą Państwo portal PCH24 wesprzeć i uzyskać dostęp do tego właśnie materiału, tego wyjątkowego filmu. Raz jeszcze dziękuję, kłaniam się, z Panem Bogiem.